Cześć, nazywam się Tomasz Rożek. Być może już widzieliście pilota naszego serialu pod tytułem Akademia Superbohaterów. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o raporcie Fundacji Nauka to Lubię, który porównuje rozpoznawalność naukowców i superbohaterów w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Jestem pewien, że to pierwsze badanie na ten temat, jakie kiedykolwiek zrobiono. Raport pokazuje, że w obu krajach najpopularniejszym naukowcem jest Albert Einstein. W Polsce na drugim miejscu zaraz za nim znajduje się Maria Skłodowska-Curie, a w Stanach Zjednoczonych Mikołaj Kopernik. Poza tą dwójką rozpoznawalnością na poziomie co najmniej 20% cieszą się w Polsce Ignacy Łukasiewicz, wynalazca lampy naftowej, Jan Szczepanik, samouk, autor około 50 wynalazków i Aleksander Wolszczan, astronom, odkrywca pierwszych planet pozasłonecznych. W Stanach Zjednoczonych poza Einsteinem rozpoznawalnością na poziomie co najmniej 20% cieszą się Stephen Hawking, fizyk-teoretyk, Thomas Edison, wynalazca, Nikola Tesla, też wynalazca i Neil deGrasse Tyson, astronom, naukowiec, popularyzator. Raport pokazuje, że w obu krajach w przypadku spontanicznej znajomości zauważalna jest duża różnica pomiędzy rozpoznawalnością naukowców i superbohaterów. Wyniki badań pokazują, że naukowcy cieszą się w społeczeństwie mniejszą rozpoznawalnością niż superbohaterowie i w sumie nie ma się co temu dziwić. To o superbohaterach powstają filmy zarówno animowane, jak i fabularne, a o naukowcach słyszy się zwykle przy okazji napisania przez nich książki w szkole, albo w informacjach medialnych, gdy dokonają jakiegoś ważnego odkrycia. To w znacznie mniejszym stopniu przekłada się na rozpoznawalność. Jest jeszcze coś. Świat fikcyjnych superbohaterów jest prosty, niemal zero-jedynkowy, a świat, o którym opowiadają naukowcy, często jest skomplikowany, a do jego zrozumienia wymagana jest wiedza bazowa. Wśród naukowców, w zasadzie bardziej popularyzatorów, szczególną pozycję zajmują ci, którzy potrafią trudne zagadnienia naukowe przekazać prostym językiem. Stąd na liście Neil deGrasse Tyson, ale także ci, którymi zajął się przemysł filmowy, czyli na przykład Albert Einstein, Stephen Hawking czy Nikola Tesla. W Nauka to Lubię uważamy, że ważne jest, aby zwiększać świadomość społeczeństwa na temat osiągnięć naukowych i ich wkładu w rozwój cywilizacji. Dlatego też w ramach projektu Akademia Superbohaterów popularyzujemy sylwetki polskich naukowców, w tym tych, którzy nie są powszechnie znani. Ale przez popularyzowanie chcemy zainspirować młodych ludzi do obierania naukowej drogi jako realizacji swoich pasji i ambicji. Pokazując fascynujące historie rozwoju nauki, ale też sylwetki naukowców, z których nie jedna jest gotowym scenariuszem na film, zwiększamy świadomość społeczną na temat roli nauki w rozwoju cywilizacji. Już teraz na kanale Nauka to Lubię Junior możecie oglądać pilot serialu animowanego dla dzieci z polskimi naukowcami, którzy zostali superbohaterami. Serial nosi tytuł Akademia Superbohaterów. Mam nadzieję, że serial będzie odpowiedzią na problem niskiej rozpoznawalności naukowców w społeczeństwie. Wierzę też, że zachęci Was do zainteresowania się nauką i pokaże, że naukowcy to również bohaterowie, którzy zasługują na naszą uwagę.